Aha. Drzwi się zamknęły za mną. O, o. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zwiedzaliśmy sobie miejsce tamto, takie zagazowane miejsce. No niestety nie udało mi się wejść do laboratorium, które tam się znajduje. Nie wiedziałem, że można użyć tego zakażonego ryjkowca, żeby wysadzić te drzwi. Gdybym wiedział, to może bym to wtedy w ten sposób ogarnął i może by coś z tego było. Teoretycznie możemy iść od razu tam i iść do tego laboratorium. Aczkolwiek ja bym sobie chętnie poszedł, słuchajcie, do mrowiska. Ja bym sobie chętnie kilka jajeczek ukradł z mrowiska, ale czekajcie właśnie, bo ja się już przebrałem, a ja sobie muszę wziąć przecież pancerz z mrówki, żeby tam wejść. Zgarniemy sobie kilka jajek, bo ja będę na pewno kilka bomb potrzebował. Ja bym tak sobie chętnie z 5 jajek wziął, bo na ten moment jestem w stanie 5 bomb wytworzyć. Więc sobie to szybciutko ogarnę. No w sumie jakoś bardzo dużo z tego mrowiska wam pokazywać nie muszę, więc lecę po te jajeczka, zrobię sobie 5 bomb, wezmę sobie w zasadzie, no mogę sobie w sumie 2 bomby wziąć, jedną możemy użyć na łopatę, a drugą użyjemy, żeby otworzyć laboratorium, aczkolwiek w sumie chciałbym przetestować to właśnie z tym ryjkowcem. Może spróbuję właśnie zwabić ryjkowca pod drzwi i go tam wysadzić, żeby otworzyć te drzwi do laboratorium. No i w dzisiejszym odcineczku prawdopodobnie pozwiedzamy sobie laboratorium. Nie jestem pewny, czy coś jeszcze będę robił. Być może zobaczymy. Nie wiem, jak długo potrwa zwiedzanie laboratorium. O ja pierdziu, ile tu tych mrówek jest. Jak ja stąd wyjdę? A tu są wszystkie jaja. I one trzymają też jaja w pyskach. I ja nie mogę im wyciągnąć tego z pyska. I one to wcinają, chyba nowe mrówki wykluwają. Zaraz mi się ta pochodnia skończy, bardzo niedobrze. Zniszcz, można zniszczyć jajo. Ciekawa sprawa, szkoda, że ta pochodnia się zniszczy. Ciekawe, czy one wykluwają te jajka. Ja sobie może znajdę bezpieczniejszą miejscówkę. O właśnie, na przykład tutaj. Raz, dwa, trzy jajeczka, cyk. I tutaj kawałek dalej też będą pewnie jakieś jajeczka, to sobie zgarnę. No i to wydaje mi się, że bezpieczniejsze jest zdecydowanie niż kradzież tam prosto ze środka, z paszczy lwa. Można to w sumie nawet po ciemku zrobić. Chociaż wy prawdopodobnie i tak nic nie widzicie, nie? Dobra, mam 4 jaja. Wiecie... Wkurzył się. Wyczuł, że mam jajo. Dobra, uciekam. Zgarnę ze środka chyba jeszcze jajeczko. No i to chyba będzie tyle, nie? 5 jajeczek, 5 bomb. Tylko będę potrzebował jeszcze suchą trawę. Czekaj, czy mnie wyczują. Nie wyczuły. Ciekawe, że tamta mnie zaatakowała, a te wszystkie nie. O, o! Dobra, będziemy mieli 4 bomby. 4 bomby będziemy mieli. Powtarzam, będziemy mieli 4 bomby. Zostawcie mnie! Świetliki się biją. Czy co tu się bije? Dobra, nice, dobrze, super. Idę wykraftować szybko bomby, żeby... Ej, w sumie tutaj można suchą trawę pozbierać. Dobra, słuchajcie, zanim pójdę spać, musimy wykraftować te bomby, bo mi się te bomby... bomby, jaja wyklują w bazie. No i tyle z tego będzie. Ej, w sumie w taki sposób można by było... przechowywać mrówki w klatkach, nie? Wyrzucić jajeczko, jajeczko by się wykluło i mróweczka w klateczce, nie? Mielibyśmy... Kumpla byśmy mieli w bazie. Ciekawe, czy taka mrówka by się wkurzyła i by zniszczyła taką klatkę, jakby to wyglądało, nie? Bardzo jestem ciekawy. Może kiedyś spróbuję coś takiego zrobić. Na razie wykorzystaliśmy wszystkie bomby, mrówki. Bomby, mrówki. Pieczęć z rykowca mi się zepsuła. Chciałem ją zjeść. O nie.
Dobra, ale zepsute mięso w sumie może się do czegoś przydać. Więc odkładamy. Tutaj sobie ugotowałem troszeczkę jedzonka. Zakładam pancerz z żołędzia. Robię miejsce w ekwipunku. Dobra, no i w sumie dwie bomby wezmę ze sobą. Jedną bombę możemy użyć od razu na łopacie, aczkolwiek wydaje mi się, że ja do tej, na ten stół na razie nie mam po co wychodzić. W sensie, no na pewno coś nowego bym tam znalazł, ale wydaje mi się, że nie będę miał na tyle czasu. Zobaczymy, zobaczymy. W pierwszej kolejności pójdę do laboratorium. Spróbujemy użyć rykowca do otworzenia drzwi. Fajna sprawa, słuchajcie, można na mapie umieszczać sobie znaczniki. Ja sobie tutaj w tym miejscu umieściłem znacznik właśnie na wejściu do laboratorium. No i mogę, słuchajcie, w linii prostej prosto do laboratorium biec. Fajna sprawa. Czy ja mogę zbadać tą bombę? Nie, nie mam, więc nie muszę tego badać. Dobra, lecimy do laboratorium. Piłka baseballowa. Jakim cudem ja tego jeszcze nie odkryłem wcześniej? To jest w sumie ciekawa sprawa. Tam leżą martwe te owady. Kurde, fajnie by było to pozbierać, ale... Teraz teoretycznie mam lepszy pancerz, aczkolwiek nadal mamy maskę gazową na sobie, więc... No nie jesteśmy jacyś super silni, nie? Nie mamy pełnego pancerza. Dobra, ja pobiegnę może bezpieczniejszą trasą z tej strony. Obiegniemy sobie tą dziurę i wejdziemy do laboratorium. Ciekawe, czy znajdę rejkowca wybuchowego. Dobra, ja idę do laboratorium. Tędy, o ile się nie mylę, przejdę. Zabijmy tą larwę w takim razie. Co to, kurde? Ale kurde głupie to było, ale kurde głupie. Najpierw szła bez zastanowienia, a w momencie jak ją tylko zaatakowałem, zaczęła od razu atakować. A myślałem, że ona się najpierw wkurzy się najpierw i wiecie, i będzie o, ty mnie zaatakowałeś, o, to ja cię też zaatakuję i będzie dopiero po czasie zaatakować, ale nie, zobaczcie, kurde. Od razu atakuje, trzeba bronić się. O, zestunowałem ją, a chciała chyba wybuchnąć. Czemu ja jej tak mało obrażeń zadaję? Jednej rzeczy nie sprawdziłem w sumie. O, ła. O, nie. Nie, no je... Czemu ja im tak mało obrażeń zadaję? Momencik. Dane. Zakażona larwa. Świeże cięcie. Ja nie mam żadnego cięcia. Sztylet powinienem mieć. Zobaczcie, sztylet powinienem mieć. Dobra, moment, gdzie one są? Zrezygnowały. O kurde. Zrezygnowały z walki. Ej, patrzcie, tu można grzybka zbić. Zrezygnowały z walki, jak się zastanawiałem nad tym, czym je bić. Ej, kurde, to problem, bo nie mamy za bardzo broni na to. Ja myślałem, że moja maczuga troszeczkę lepsza będzie, kurde. Wydawało mi się w poprzednim odcinku, że troszeczkę więcej tych obrażeń zadawałem. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa bym powiedział. No ale dobra. Nieistotne, w laboratorium mam nadzieję nie będzie aż tak źle. Aczkolwiek, kurde, i tam może być... Ciężko tam może być, tam mogą być biedronki, tam może być dużo tych larw. O, słyszę rykowca. O, idzie rykowiec, idzie rykowiec. Dwa nawet rykowce. No chodź. Nie chciał tu przyjść za mną. Halo, ej, rykowiec. O, o, o. O jest, udało się. Ale chyba dostałem trochę. Udało się, dobra. Bandaż mamy, dobra, wypiję sobie jedno smoothie. Zjedzmy jedzonko. Napijmy się. Dobra, mamy drzwi otworzone.
O, mamy kwarcyt, super. Fajnie, że ten kwarcyt nam rozdają, bo to się bardzo przydaje. Mamy pierwszą notatkę. Twoja jeszcze nie była żona Trudy. O, chyba wzięli rozwód. What? Why? No to wygląda, jakby się w małpy zamienili albo coś. Dobra, to sobie pozbieramy wszystko. O, mamy... Mamy notatkę, posłuchajmy. Trudy was right, as always. Perhaps she should have been the inventor and not me. I should have listened to her when she insisted that I stop the experiments. But if I pack it up now, I will have nothing to show for it. No Trudy and the kids, no Spacer, not even my own health. The longer I'm here, the more I'm lumping up, aging, folding, raisining. But why? What am I becoming? A wrinkly virus, flailing helplessly in the dirt with the mushrooms. They are my family now. Maski nie potrzebuje tu chyba. Kurde, końcówki nie słyszałem. Nie słyszałem i nie czytałem. Dobra, tędy będziemy mogli wyjść. Jest mnóstwo ryjkowców. Dobra, no ale ryjkowce nie są jakimś bardzo dużym zagrożeniem, nie? Zobaczmy tutaj. Grzyby. Grzyby zakażone. Ej, zakażone grzyby? Attempts to reverse cell age in mushrooms seem to be going well. Mutations are... volatile, but productive. The shift from phase one to two was almost a blur. There might be a reason it seemed like a blur, if I'm reasonable. Well, who asked you, Burgle? Shouldn't you be tending to your tasks instead of eavesdropping through the intercoms? Huh? Where was I? Oh, yes. My friends, Marasmius aureatus here. Nie widać tych grzybów w ogóle. How do you like that, Director Schmechter? Trudy and the kids will come back. Everything will be back to normal. I just need these blasted shrooms to reveal their secrets to me. Forgive me, Dr. Tonelli. Did you say you wanted mushrooms on that? No w sumie to ciekawe. O co dokładnie chodziło? Dobra, wszystkie grzybki poczyściliśmy. Odpalę sobie bandaż. Kurde, strasznie ciężko się tu leczyć. Coś tak to wygląda dziwnie. Tu możemy otworzyć. Mamy jakieś pokrętełko, drzwi. Batoniki. Kolejna dawka kwarcytu. No i ta dźwignia. Przeciągnijmy dźwignię, otworzyliśmy drzwi. Dobra, super. Dobra, super. Ta część laboratorium nie była jakimś wielkim problemem. Mieliśmy dwie notatki, spoko. Teraz możemy otworzyć tutaj. Wysadzić możemy wszystkie ryjkowce. Aj, zobaczcie, ja tu chyba mogłem od drugiej strony jakoś otworzyć czy coś. No nie wiem, zeskanowaliśmy się, na pewno nam to pomoże w czymś. Chociaż w sumie nie wiadomo nigdy, nie? Dobra, tutaj mamy Raf Science'a, to jeszcze pamiętałem, że tu gdzieś jest. Teraz czekajcie, czy tu gdzieś jest jakieś przejście jeszcze? Bo mi się wydaje, że tam można było wejść jakoś.
pod to laboratorium jakby. Tu słychać Rafa Science'a chyba. Tylko jak tam się wchodziło? Aaa, właśnie, grzyby, grzyby, zapomniałem o grzybach wybuchających. Przeklęte wybuchające grzyby. Może górą? Mogę oszukać w ten sposób? No, tylko pytanie teraz, czy ja stąd kurde wyjdę. No wyjdę. A tu jest jakaś gałązka w ogóle. Mamy wodę, możemy się teoretycznie napić, ale nic mi to nie daje. Dobra, trzeba pamiętać o tym tajnym przejściu. No bo Rafa Science'a nigdy za wiele, nie? Rafa Science'a nigdy za wiele. Dobra, wydaje mi się, że możemy iść dalej. Więc idziemy, tutaj nie otworzymy. Mamy lampki. Oj, sprzętu do nurkowania to ja sobie nie wziąłem, ale wydaje mi się, że nie będzie potrzebny. Rura. No właśnie, ej, bo chyba właśnie przez rurę można też jakoś tutaj wejść. O nie, ja potrzebuję sztylet drugiego poziomu. Potrzebujemy sztylet z kości. God damn it. No nie żartujcie sobie. Tędy przyszedłem, czekajcie. Ale tu otworzyliśmy jeszcze. To może ja jednak nie muszę przez te rury przechodzić? No właśnie, bo tam można od drugiej strony jakby przez rury przejść, ale to też jest laboratorium tutaj, nie? Wyniki trzeciej fazy wybuchowe, okej. Oho. Drzwi się zamknęły za mną. O, o. Dobra, na przyszłość pamiętaj, żeby zapisywać często grę. Zapisać w notysiku. Zapisywać często grę. Dobra. Ja mam nadzieję, że to jest tylko Biedronka. Na to wygląda. Nic jej nie robię praktycznie, nie? Jeszcze te przeklęte grzyby. Dobra, wiecie co? Może najpierw grzyby. Kurde, nie trafiłem tego grzyba. Ała! Przeklęty grzybor! Dobra, mamy chyba wszystkie grzyby wyczyszczone. Ja mam jedną strzałę. I dwie bomby. Zakażone roztocza? Dobra, i te bomby chyba nic nie robią. Ile ona ma HP? No, tymi bombami za dużo jej nie zrobiłem. Fatalnie, że tych strzał nie wziąłem, bo mógłbym tak biegać w kółko i strzelać po prostu do niej powoli. Powoli, bo powoli, ale bym ją wyjaśnił, nie? A może ty? Dobra, ej, toporek jest szybszy. Być może toporkiem lepiej, a może tym?
Dobra. Młotek jest całkiem przyzwoity chyba. Zastanowałem ją. Pyk. 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 To ja Biedronki nie pokonam? O, tak chce ze mną grasz, kurde? Tak chce ze mną grasz? Ała! Ale mi dała. Już klikałem blokadę, ale... Znaczy blok. Ale no, spóźniłem się o pół sekundy dosłownie, a pół sekundy się spóźniłem. Dobra, bandaż. Nie będziemy ryzykować. Smoothie. O, zablokowałem się, kurde, jakiś stolik. Dobra, teraz ją zabijam. Blokada. Siup, siup, siup. Załatwiona, kurde! Co, ja se nie dam rady? Truflowe tarmoszenie, proszę bardzo, jakaś... Jakaś mutacja. Może tym lepiej? Cyk, cyk, cyk. Dobra, może kurde lepiej zamiast maczugi używać po prostu siekierki. Aczkolwiek w sumie sprawdźmy. Biedronka. Rozbijanie, widzicie? Rozbijanie, czyli dobrej broni użyliśmy. Zakażona larwa to jest cięcie. Zakażone roztocze rąbanie, czyli na roztocza toporek jak najbardziej. No niestety nie mamy nic na larwy, więc jak będziemy musieli z larwami walczyć, no to będziemy mieli niewielki problem, nie? Ale to tylko niewielki. Tylko niewielki. Dobra. Świetnie, żeśmy sobie poradzili z tą biedroneczką. Świetnie. No ale w takim razie idziemy dalej. O, majciki. Dobra, te majciki w sumie nie są jakieś bardzo silne. No tankowanie ich nie jest w sumie jakimś super najlepszym pomysłem, no ale jakoś to poszło, nie? Szkoda, że tarczy nie mam. W sumie tarcza też by bardzo pomagała w takich sytuacjach. Mamy super scalak. I dużo bomb. Po co ja tyle bomb wykraftowałem? Like a baby toe after a long bath. Burgle, are you there? Is this a test? Yes, Burgle, it's a test. Now listen carefully. I'm abandoning this facility immediately. Initiate the Blazed Earth Protocol. But Dr. Tully, simulations indicate a 95.283% probability of catastrophic failure. I assure you, the percentages are much higher than that. Now do it. Beep, beep, boop, beep, 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 boop. Why did you make fake beeping sounds? You said this was a test. I was being sarcastic. Complete the lab lockdown, blast the canister per protocol, and meet me in the Black Ant Lab. Black Ant Lab. Czyli mrowisko czarnych, znaczy laboratorium w mrowisku czarnych mrówek, o, tak powinienem powiedzieć. Dobra, super, fajnie, spoko, że się nam udało, nie? Bałem się strasznie tej biedronki, że nie dam rady pokonać biedronki zakaczonej, ale bardzo, bardzo dobrze nam to wyszło. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że możemy wracać. Synek. Dobra, więc w takim razie słuchajcie, zamiast pójść do łopaty tam, otwierać przejście, jakby odblokować przejście, bardziej powinienem powiedzieć, zamiast odblokowywać przejście właśnie na stół, mówiliście mi, żebym poszedł na jakiś karton z mlekiem czy coś i znalazł jakąś wnękę. Wydaje mi się, że to sobie szybciej załatwimy, że to jest jakieś tajne przejście, że coś tam jest ukryte. Raczej chyba nie jest to nic związanego z fabułą, więc może byśmy sobie to szybko sprawdzili. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że idę tam od razu.
Może zrzucę sobie, zrobię sobie miejsce w ekwipunku. I może uda nam się przespać, bo zaraz kurde ciemno będzie i nic tam nie będę widział. Albo chociaż pochodnie sobie zrobię, nie? Bo może tam być ciemno. Kurde, nie trafiłem ostatnim ciosem. Kurde, no nie mogę blokować! Ja pierdziu! Nie mam jedzenia. Mam. I teraz pokażę wam trik, który odkryłem. Jak nie chcecie jeść grzybów, klikając w ekwipunku czy na pasku, jeśli wyrzucicie jej, będziecie przytrzymywać E, dużo szybciej to zjecie, nie? Nie wiem, czy to było zamierzone. Raczej nie. Ale działa, nie? Taki trik. Tak samo można z żołędziami zrobić, w zasadzie z wszystkim, nie? Z wszystkimi rzeczami, których dużo trzeba zjeść, żeby się najeść, można właśnie tak robić, nie? Dobra, popatrzcie, tutaj mamy jedzonko i mamy jeszcze sieci, kurde, za jednym razem. Tak o. Dobra, bombardiera w sumie. Jeśli mogę, to ominę, nie? Kurde, komar tu jest? Dwa komary, god damn it. Trzy komary, o nie! Ja z komarami nie mam najmniejszych szans. O, o. No i mnie kurde komar zaatakował. Zostaw mnie śmierdzielu, dziadu jeden. Krwiopijco. Zrezygnował, ej. Idzie czas wyzywać komara i od razu was zostawi. O. Kurde, jak ja mam tam wyjść? O Boże. Kurde, dziadu jeden. Wszedłem do kartonu. Odpuści ten komar, czy nie? W sumie to ja nie widzę żadnej szczeliny, nie? No jedyna szczelina, którą widzę, to tutaj chyba. Ale jak ja mam tam wejść? Drabinka? Dwie łodygi chwastu i dwie szupinki żołędzia. Musiałbym przynieść 10 szupinek żołędzia z bazy. Dobra. Jakoś się uda. Troszkę blisko tego kamienia to postawiłem. Lepiej sobie to postawcie, jeśli będziecie się tutaj budować, to lepiej sobie to postawcie troszeczkę dalej od tego kamienia. Wydaje mi się, że bez problemu dacie radę przeskoczyć. A przynajmniej nie będziecie mieli problemów, żeby zbudować drabinkę. W sumie, no, teoretycznie, no nie mam problemu, nie? Bo widzicie, wybudowałem drabinkę. To jest jakieś ukryte laboratorium. Ja mam nadzieję, że to nie jest nic z fabułą związanego, kurde. Bo to za dużo jak na jeden odcinek, mi się wydaje. Wyrzućmy bombę. O, kurde, odbiła się ta bomba dziwnie. Ale dobra, udało się otworzyć. Czy pochodnia będzie potrzebna? Widzicie? Kurde, dobrze, że sobie wziąłem pochodnie, ale... Wygląda na to, że aż tak źle nie ma. To i tak se poświecimy, nie? Mamy skrzynkę. Co to kurde? Nieskazitelny pancerz. Ciekawe co to jest, po co to jest? Tylko zobaczcie ile ja teraz tych skórek mam z tego, z żołędzi. Te sieci, ja tych sieci nafarmiłem tyle jak byłem na... z jagodami, to nie muszę tego zbierać, wyrzucam. Nieskazitelny pancerz, ciekawe kurde, ciekawe, co tu jest? Talizman ze zgniłej jagody. Kawałek groteskowej jagody, która wydaje się wydobywać wrodzoną moc zgniłych broni. Zgniły potop. Co to jest? Szczypiący uderzacz.
Tam się da wejść? Tam są jakieś drzwi, ej. Tu to mamy tą broń. Czy co to jest? Szczypiąco chwytające ramię pokonanego robota. Przerobione na zabójczą broń. Nie da się nim już szczypać, tylko uderzać. Wstrząs obszarowy. Ciekawe. Prędkość dość duża. Obrażenia ogromne, ej. Tylko pytanie, czy ja będę w stanie coś takiego naprawić. Napraw. Klej naprawczy. Ej, będę coś takiego w stanie naprawić. Nie wiem jeszcze, z czego się robi klej naprawczy, ale będziemy w stanie to naprawić. Spoko sprawa. Nie jestem pewny, co ta zgniła borówka robi. Mam zgniłą broń w sumie. Wyposażmy to. I wyposażmy to. Bo to coś robi ze zgniłymi broniami, nie? Tu jest napisane, wydaje się wydobywać wrodzoną moc zgniłych broni. To jest zgniła broń. Więc co? To wtedy znaczy, że ta broń działa tak jak prawdziwa broń z żądła? Nie zgniła? Może ta zgniła jest po prostu słabsza czy coś? Pojęcia kurde nie mam. Możecie wytłumaczyć mi w komentarzach. Ale tego bym sobie poużywał. Nie jestem pewny, jaki to jest typ obrażeń. Nie ma tutaj chyba typu obrażeń. Ale to ma przeogromne obrażenia. Dobra, ale czy to jest wszystko? W sumie ja sobie tą drabinkę tutaj zostawię. W razie czego, jakbym coś pominął, to możecie mi dać znać w komentarzach. A tymczasem lecimy do Bergla. Co tu robi pająk? Bergel? Wszystko w porządku? Załatwiłem sobie go łukiem. Bergel? Wszystko w porządku? Nic ci nie jest? Co tu pająk robił? Mam jeszcze jeden super stalak. Maxwell Smalls? Czy on mi wymyślił nazwisko? The Haze Superchip. Dr. Tully tried deciphering the ageless properties of mushrooms. Disaster struck before he was able to finish. All of these great memories are coming back. Nice. Oh, well, well, some good news. A piece to the Ambigan cocktail recipe is now restored. But not all of it, unfortunately. No dobra, no dobra, nie w całości, ale... some strange memory fragments of a Java-matic. Does that mean anything to you? Ekspres do kawy? Interesting development. Although I cannot say I love the taste of coffee, and I certainly have no clue how this fits into the equation. However, we are making progress solving this mystery. But we are still not done. There is one more super chip to go. Goodbye, Maxwell Smalls. Come again soon. Okej, na pewno wrócę. Sprawdźmy może nowe sematy. Co my tu mamy? To już mieliśmy dachy z piór. Uuu, dachy z piór. Ciekawe. Ale w sumie to ja liczyłem na to, że ja będę miał jakąś miętówkową maczugę albo coś, a nie. Co to kurde? Kiedy będę miał miętówkową maczugę? Piec do przepalania. Kiedy ja to odblokuję wszystko? Ciekawe. Są jeszcze w sumie małe scalaki. Może małe scalaki coś takiego odblokowują. Być może ja coś ominąłem. Co to jest za ten? No czekajcie, piec. Tutaj tego nie było wcześniej na górze. Ja myślałem, że takie rzeczy się pojawiają na dole. Zobaczcie, mamy piec, grzybowa papka, cegła grzybowa. Ale nie, czekajcie, ale w piecu się robiło cegły? Pojęcia nie mam, ale zobaczcie, potrzebujemy węgiel z tego, z grilla. Ej, dobra, ja sobie to wykupię. Łukową bazę sobie odblokuję. Możemy sobie zrobić taką wieżyczkę, chociaż wydaje mi się, kurde, tak szczerze mówiąc, że moja baza nie jest ani trochę zagrożona, więc może na razie oszczędźmy sobie Rough Science'a. Szkoda, że nie ma skaneru na...
Salaki, bo te małe salaki warto by było też znaleźć, wydaje mi się. Chyba, że one dają po prostu tylko Rough Science'a. Pojęcia nie mam, szczerze mówiąc. Dobra, wezmę sobie jeszcze taką wzmocnioną bazę, bo prawdopodobnie z patyków będę budował ściany na górze. No i w sumie wydaje mi się, że to może wystarczy na razie, chyba że sobie manierkę ulepszę, ale wydaje mi się, że nie potrzebuję ulepszać manierki póki co, chyba że dachy z piór byśmy zrobili. To też nie byłoby takie złe w sumie. Dobra, odblokujemy sobie dachy z piór. To będzie takie odblokowanie rzeczy na przyszłość, bo będziemy budować, to będziemy odblokowywać, wiecie, budować z takich nowych rzeczy. Maksymalna liczba aktywnych mutacji. Trzy ząbki chcą ode mnie. Przestań mi tu mówić, dobra, używam. Jeszcze jeden ząbek i będziemy mogli mieć jeszcze jedną mutację. Spoko. A tutaj co mamy? Maksymalny sposób, rozmiar stosu strzał. O, w sumie to dużo tutaj daje, nie? W każdym jakbym po jednym dał, to by było w sumie spoko już, nie? Wezmę ze stosy zasobów. W pierwszej kolejności weźmiemy ze stosy zasobów. Dobra, ja teraz szczerze mówiąc muszę poczekać na noc. Ej, chyba się... Co to kurde było? Świetlik, dobra, ej, robi mi się ciemno, więc zaraz się przekimamy, zobaczymy jaki mamy nowy sen. Pająki śpią? Pająki jeszcze śpią, to całe szczęście, jesteśmy bezpieczni. Możemy spać? Możemy spać, idziemy spać, zobaczymy sen. O kurde, co to się dzieje? Dr. Schmechter, these... Director. Director Schmechter, these specimens are the breakthrough we've been looking for, just like you predicted. We're close to eliminating the rasoning problem. Our team was up all night recalibrating. Problem rodzynkowania? Co oni wysychali? I see. Of course, my hypothesis was correct. I hope all of you remember this moment the next time you question my methods. Now then, what progress has been made on Covalent space expansion? How did Dr. Wendell Tully, a lifetime failure, best the brightest minds at Ominent? Yes, sir. We're still working on that formula. I know it's been months, but the Embiggen process is far more complicated and dangerous than we predicted. Too bad for you, little ones. Prepare the specimens. For termination. This isn't what I signed up for. Chcieli nas wyeliminować. To ciekawe. Director Schmechter? Come on, Dream. If I ever see that dude again, I'm gonna make him eat all the gross stuff I've had to choke down here. And raisining? Damn. This yard food is worse than pizza for causing nightmares. Burgle, my robot dude. I hope you know what's going on. No, ja też mam nadzieję, że Berger wie, o co chodzi. Ale słuchajcie. Rozmowa z Berglem prawdopodobnie, tak jak ostatnia, nie będzie dość istotna, więc pogadamy sobie z Berglem w następnym odcineczku, bo to by było tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!